Natomiast jedna rzecz, która jest bardzo trudna w języku hindi, to jest wymowa. I ona też mi sprawia często, często problemy. I teraz na co tutaj się przygotować? Jakie są największe trudności w wymowie w języku hindi? Po pierwsze, mamy tam długie i krótkie samogłoski. Czyli coś, czego nie ma w języku polskim. Mamy to w języku czeskim, mamy w innych językach, natomiast w języku polskim tego nie ma i to Polakom sprawia duży problem. I tak jak mieliśmy to słowo pan, pani, AP, prawda? To nie jest AP, to jest AP. I czasem różnica między tym długim dźwiękiem a krótkim zmieni całkowicie znaczenie. I teraz każda właściwie samogłoska ma wersję długą i krótką. W pisowni, jak piszecie ją łacińskim alfabetem, czasami jest to zapisywane, na przykład długie A jako podwójne A, jak mamy ee, -e, to znaczy I. Po angielsku mamy długie, dwa O to jest U, ale nie zawsze. Czasami ludzie nie zapisują tego, bo nie zwracają na, na to uwagi. Natomiast to, co jest ciekawe, ja tu mówię krótkie i długie, natomiast sami Hindusi nazywają to małe i duże. Prawda? Czy mamy e, bara A, czyli duże A, czyli długie A na przykład, prawda? E, więc mamy, e, mamy tutaj podział na te samogłoski. I zobaczmy na przykład słowa tutaj. Pierwsze słowo, możecie sobie je zapamiętać, bo jest bardzo, bardzo przydatne, takie bardzo potoczne. Jar. Jar z długim a. Prawda? Jar. Jar znaczyło przyjaciel, kumpel, coś takiego. Nie jest używane na co dzień, gdy mówimy to jest mój przyjaciel, ale oni używają tego jako wykrzyknika. Czy powiedzą na przykład, ale się wkurzyłem, Jar. Czy takie na końcu, na końcu każdego zdania możecie wstawić Jar. Czy na początku, i tak. Oni, nawet jak po angielsku mówią, to często na przykład w jakichś stand-upach, jak oglądacie na przykład z Indii, to będą tłumaczyli to jako dude albo e, e, i, i tak dalej, czyli jakiś facet, nie? Ale to dlatego, że dla nich to jest taki przyjaciel, nie? I czyli to jest określenie osoby, ale oni używają tego wykrzyknienia. I teraz możecie w języku takim podocznym oni będą bardzo często, czy to są zdziwieni, czy zadowoleni i tak dalej, użyją, ale to jest zawsze długie A. Jar. Czy to nie jest jar, tylko jar, prawda? Czyli długa samogłoska. To też, co zauważycie, to język hindi, podobnie jak język polski, mieliśmy też język francuski, będziemy mieć język portugalski za tydzień, ma samogłoski nosowe. Po polsku mamy trochę ubogo, bo mamy on, eu. Natomiast w języku hindi możemy mieć rozmaite warianty. Możemy mieć a, un, czyli mieliśmy hun, ja jestem, prawda? Czyli me, hun, ja jestem. Jestem dosłownie, czyli me, tam też jest eu, tylko że takie krótsze trochę. Me, hu. I czasem to tylko takie, że trochę jest nosowe, to zależy też od wymowy, może być mocniejsze, słabsze. Bardzo często jest zapisywane jako n w pisowniach piszemy to alfabetem takim łacińskim, a czasem może być niezapisane. Czyli równie dobrze spotkacie na przykład hoo bez n, ale też to przeczyta się hu, a nie hu. Na przykład, prawda, czy przez nos. Natomiast to jeszcze Polakom nie sprawia takiego dużego kłopotu, bo my mamy samogłoski nosowe, więc możemy się domyślać, ok, jesteśmy w stanie powiedzieć on, eu, to jak mamy powiedzieć i, un um i tak dalej, to też jesteśmy w stanie to zrobić. Natomiast są tak jakby trzy rodzaje dźwięku, właściwie dwa rodzaje i jeden specyficzny dźwięk, które Polakom sprawiają kłopot. Pierwsze to są spółgłoski z takim przydechem. O co tutaj chodzi? Jak znacie jakieś słowa z języka hindi, czy też z kultury indyjskiej, czasami widzicie pospółgłos tę literkę H. E, na przykład mieliśmy dharma, prawda? czyli dychy, a a. Tutaj jak oglądaliście serial Lost, e, to tam była dharma, jakaś tam inicjatywa, właśnie pisane DH, prawda? Czasami jest KH, TH i tak e, dalej. Nie jest to ten dźwięk jak w angielskim ty. Tutaj bardziej chodzi o to, że mamy dźwięk, dy, k i tak dalej, współgłoskę i dodajemy po niej taki wydech troszeczkę. Jak to wygląda? Jak powiecie k, przykładając rękę, to czuć lekki powiew powietrza. Natomiast spróbujcie powiedzieć k i h takie, ale nie mocne, tylko lekkie. K, k i wtedy tym, jak dotkniecie sobie dłonią, to poczujecie mocniejsze powietrze. Na przykład da, dha, dha, czyli mamy takie h. czy to nie jest, że mówimy dych, dha, tylko dha. To musi być jeden dźwięk, ale tak jakby mówiąc dy, wydychacie powietrze. Prawda? Mówiąc k, wydychacie powietrze. Czyli mamy najważniejsze słowo w języku hindi, oznacza jedzenie albo jeść, czasownik jeść. Kana, to nie jest kana, tylko kana, kana, ka prawda? Długie a i ka. Czyli K-H. To jest taki ciekawy dźwięk. Trochę wymaga ćwiczenia. Nie załapiecie go od razu i często będzie się wam mylił. Jak później złapiecie praktykę, no to, to, to będzie, będzie dużo łatwiej, nie będzie takich problemów, ale warto poćwiczyć go, bo czasami jak będziecie źle go wymawiać, to nie, nie do końca ludzie zrozumieją o co Wam chodzi. Ale to nie jedyna trudność, bo oprócz tych takich spółgłosek z H, prawda, że taki, gdzie ten. Wydech jest taki mocniejszy. Mamy jeszcze spółgłoski tylne. I teraz spróbujcie powiedzieć polskie: dy, ty. I zauważcie, co się dzieje z czubkiem języka. Czego on dotyka? D, da, ta. On dotyka tak jakby zębów w gór, tuż nad zębami w środku, prawda? Da, ta. Natomiast spróbujcie teraz, jak mówiąc: dy przesunąć czubek języka na podniebienie, tak jakby go cofnąć. To się mówi z półgłoski, ono jakieś retrofleksyjne czy cokolwiek. Retroflexyjne. Ja nie, nie znam się tutaj, ja mówię tylne. Tutaj prosty jestem chłopak, nie używam trudnych słów. Czyli tak jakby czubek języka musi się cofnąć. Powiemy da, da, ta, ta. Jak zaczniecie tak mówić, zaczniecie brzmieć trochę jak Hindusi, prawda? Bo oni właśnie w ten sposób wymawiają. I co ciekawe, gdy mają słowa z języka angielskiego, gdzie jest ty albo dy, to najczęściej właśnie będą w ten sposób wymawiali. E, e, czyli właśnie nie powiedzą ty, tylko powiedzą ty, ty. E, I tak dalej. Co ciekawe, jak jest th, to oni będą wymawiali I think, nie I think, tylko I think bo w, te, w ten sposób, prawda? A jak mamy na przykład e, dog, dog, prawda? Czyli mówią te dy takie cofnięte jako pies, prawda? I to też nie zawsze odpowiada, ale dla nich, czy jak mam jakieś słowo z języka angielskiego, to najczęściej będzie miało to D i T takie tylne. Prawda? Tutaj to są trudne dźwięki i mamy tutaj przykład takiego też często używanego słówka syn albo dziecko. Czyli często jak mama mówi do swojego dziecka, to użyje tego słowa. Beta, ta, beta, beta. Be Czyli tak jakby jest to te takie... Tu nawet ja, mój ten język nie jest w stanie tego tak się bardzo zrolować. Beta. Czyli nie beta, ta, tylko beta. Czyli jest... Czasem nie słychać tego, ale to jest ten dźwięk taki cofnięty. I teraz trudność jest też taka, że możemy te cofnięte mieć z przydechem. I to już jest w ogóle, bo mamy dwa, połączenie dwóch dźwięków, których nie znamy. I popularne wyrażenie wszystko jest ok, Mamy tick he. Tchik. Czyli nie jest to tick czyli takie ty z h Jest to trudny dźwięk i naprawdę sprawia, sprawia problem, i tutaj można go ćwiczyć, prawda? I, I tak jak nawet ja często się mylę. I teraz jeszcze jeden dźwięk, bardzo trudny, czyli to jest taki dźwięk między d i ry. I on najczęściej jest zapisywany jako d, po prostu, ale zwracacie na niego uwagę, bo to nie jest, tutaj mamy słowo chłopiec, to jest la d, k larka, czyli nie ladka, nie larka, tylko larka, czyli tak jest r, 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 r. czyli takie, tak jakby d i r y, 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 są wymawiane, y, czy takie d y, zrolowane czy jakkolwiek. I teraz jest to ważne, bo zobaczcie, mamy tutaj słynnego Hindusa, który co prawda, on nie mówi chyba w Hindi, jak swoim ojczystym języku, ale jest znany i oczywiście dodają do niego G. I teraz, jak wymówić jego nazwisko? Gdy wymawiamy je po polsku, Polacy mówią Gandhi. I Gandhi to znaczy brudna. No i teraz, jak mówimy o Gandhi, Mahatma Gandhi, to tak jakby brzmi Mahatma brudna. Brudna w znaczeniu przymiotnych brudny w, w rodzaju e, żeńskim, prawda? Byłoby Ganda, to znaczy brudny. Gandhi brudna. Ale i jego nazwisko musimy wymawiać używając dwóch rzeczy, o których powiedziałem. Po pierwsze to A jest długie. I po drugie po D jest H, czyli po tym D musimy powiedzieć Dhi. Czyli Dhi. Gandhi. Gandhi. Czyli nie Gandhi, tylko Gandhi. Prawda? Czyli tutaj spróbujcie, żeby tutaj albo nie mówcie o, o tym, żeby tutaj uniknąć nieporozumień, bo tutaj zaraz Hindusi będą was poprawiać I nie, nie, to nie jest. I też teraz, będzie, teraz będziecie wiedzieli o co im chodzi, prawda? Bo wcześniej mówią, nie, to nie jest Gandhi, to jest Gandhi. I dla was to jest to samo, a dla nich jest zupełnie co innego, prawda? Więc zwracajcie na to uwagę, bo mogą być czasami małe nieporozumienia i czasami pomylenie jednej literki z drugą może tutaj sprawiać, sprawiać kłopoty. Czasem powiedzenie pojedynczych słów jest trudniejsze niż całego zdania. To, co zauważyłem, więc ćwiczcie też wymowę tych dźwięków w zdaniach, żeby różne kombinacje nie siedcie, nie mówcie ra, 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 ra i tak dalej, bo to nie ma, nie, ma, nie, ma, nie ma sensu. Starajcie się mówić te słowa i to pomoże Wam troszeczkę w wymowie. Ale to nie wszystko, bo jest jeszcze parę rzeczy, o których często kursy języka hindi nie wspominają, a one są bardzo istotne. Po pierwsze. To jak zapisujemy słowa, czy to w tym piśmie indyjskim, czy też w alfabecie łacińskim, nie zawsze jest dokładnie odpowiada prawidłowej wymowie. I tutaj mówimy o wymowie prawidłowej w znaczeniu wymowy takiej, która, która jest używana na co dzień. I mamy tutaj słowo on, ona, czy ten, czy tamten jest zapisywane jako va, ha, Tak jakby i często piszemy je, Wach. Natomiast ono jest zawsze wymawiane wo. wo, Czyli tam jest tak, jakby to aha, wczytane jest o. I teraz ja widziałem kursy, gdzie było to wymawiane waha, i jakbyście tak powiedzieli, to by nikt was nie zrozumiał. I czyli tutaj nie chodzi o to, żeby było super, zgodnie z pisownią, tylko uczcie się Hindi takiego, jakim ludzie mówią. To jest. E, Ciekawe. Podobnie mamy słowo ten, czyli je, pisane j, a, h czasami, prawda? Czyli j, e, h, różnie. Natomiast jest wymawiane nieco, nieco inaczej. Druga rzecz istotna, taki trik, jak ktoś już zaczął się uczyć Hindi, bardzo często mamy na przykład takie zdanie, że on robi coś teraz. I jak tutaj mówimy żwo, wiemy, że przydać wo, a nie waha. I teraz dużo ludzi czyta kar racha, he. Jest to zrozumiałe, ale tak się nie mówi. Czyli nikt nie powie wo kar racha he. Zupełnie inaczej. Literka H w wymowie ona bardzo często znika. Jest, ona jest słabsza niż w języku polskim, przez co w szybkiej wymowie, a jak wiecie, Hindusi mówią bardzo szybko, ona zupełnie zniknie. Czyli jak chcecie powiedzieć lepiej, tak bardziej naturalnie, to pomińcie H, czyli powiecie, wo karae". Czyli tam nie ma, nie wysłuchać H, ale tak właśnie oni to powiedzą. Czasami wo karae", czyli tam nie, nie słychać tego zupełnie. Czyli nie ma tam kara, ha, he, nie wymawiacie tego jako oddzielne słowa, tylko spróbujcie powiedzieć jako jedno szybkie słowo, prawda? karae. I tak Czy to jest taka drobna, drobna rzecz, ale sprawi, że będziecie mówić dużo lepiej, jak od razu będziecie ćwiczyć wymowy właśnie nie po każdej sylaby wyraźnie, tylko te H wymawiajcie je bardzo szybko, tak że praktycznie go nie ma. I jeszcze jedna trudność. Czasami w pisowni mamy A, które jest albo pomijane, albo jest wymawiane jako E. I teraz zobaczcie. Mamy nazwę tego alfabetu którym oni piszą, czy to jest rodzaju pisma i do nazwa pochodzi z sanskrytu, bo mamy tutaj Bóg, czyli Dev i teraz zauważcie, że jak po portugalsku, czy w łacinie, no trochę jest podobieństwa, że tutaj mamy Deus i tak dalej, prawda, czy różne, różne po francusku czy też z De jest wiele wspólnego, czyli mamy oni tutaj i nagar, czyli było miasto. To są słowa z sanskrytu, które dzisiaj w hindi nie są używane. W hindi sheher, to będzie miasto, czyli ze słowo arabskiego pochodzenia. Ale powiemy dev nagri, czyli tego a tutaj nie przeczytamy i tego a tutaj nie przeczytamy. Czyli powiemy dev nagri. Czy oni tak jak przeczytają? Oczywiście możecie czytać inaczej, natomiast dev nagri to jest tak jak w języku hindi nazwę go. Rodzaju pisma przeczytamy. Mamy też słowo, na przykład pałac, które znamy z Taj Mahal, prawda? Tam oni powiedzą mehel, Taj mehel, prawda? Czyli to A wy mówią jako E. I zwracajcie uwagę, czy te A są wymawiane, bo czasami właśnie one w środku będą pomijane. Czyli Dev Nagri, prawda? Czyli to jest tak jakby uproszczona forma od Deva Nagari, prawda? Czyli tak dalej. Oni właśnie Dev Nagri. Tutaj A. Jest długie, więc ono nie jest pomijane, ale te krótkie się skracają. I jeszcze jedna ciekawostka. Niektóre dźwięki trafiły do języka hindi z innych języków. Czyli mamy na przykład dźwięki podobne z G i, i tak dalej. I teraz to, co się stało ciekawego, Hindusi czasami je mylą. I mamy słowo na przykład warzywo, czyli sabji. Część ludzi mówi sabzi. I teraz, która wymowa jest prawidłowa? Tutaj, tak jak w ruchu ulicznym w Indiach, nie ma dobrej odpowiedzi, prawda? Czyli niektórzy mówią tak, niektórzy mówią tak. Czyli tak jakby przygotujcie się na to, że słowa z G będą wymawiane przez Z. I podobnie. To ludzie bardzo tutaj, nawet jeśli to jest zapisane, że to ma być ten dźwięk, a nie ten, tutaj dodajemy kropeczkę, żeby oznaczyć, że to chodzi o, o, o ten wariant to i tak ludzie tego nie, e, nie pilnują. I czasami są zabawne sytuacje, bo mamy na przykład słowo stół. Część słów pochodzi z języków europejskich i stołów w Indiach nie było. Przywieźli je Portugalczycy, czyli mamy słowo portugalskie meza. E, w Hindi skróciło się do mez, mez". ale część ludzi mówi medź. Usłyszycie też ten wariant. No po prostu tak jest. I czasami to brzmi dziwnie. Ja pamiętam taką sytuację, że przyjechał taki gość ze Stanów. Gość w znaczeniu nie fajnego faceta, tylko gość w firmie indyjskiej. Przyjechał jako gość. I miał na imię Jeff. I teraz tam pani na recepcji powitała go jako Mr. Zeff. Oczywiście on się wkurzył to trochę, no bo tak zmienili go z Jeff na Zef. I ona, oczywiście, musiała powiedzieć Mister Zef, prawda? No bo nie może powiedzieć samo po imieniu, no bo to jest jakaś tam ważna ważna osoba i tak dalej. Ale czasami, czyli jak ktoś ma jakieś takie imię Z, niech się nie zdziwi, że Zosia może być Dziosia, prawda? I tak dalej. Oni często to mylą i czasami to jest tak płynnie przechodzą, że to nawet jedna osoba może dwa warianty używać. Nie ma tutaj problemu. Więc przygotujcie się na takie właśnie drobiazgi, że to się. To się zdarza. Natomiast generalnie najważniejsze, właśnie, jeśli chodzi o mówienie, to jest to pomijanie H i pilnowanie tego, czy ta pisownia i wymowa jak ma to do siebie, najlepiej wsłuchiwać się w wymowę i starać się ją naśladować.